Oto wielka tajemnica wiary. Złoto i dolary. Co robimy? Jakiś czas temu nakręciłem taki film Drogówka. Stałem w kolejce do banku i pani kasjerka, kiedy już upewniła się, że nikt nie podsłuchuje, takim teatralnym szeptem powiedziała: o banku niech pan zrobi. To dla mnie był taki sygnał, że jakiego środowiska się nie dotkniesz, to tam zawsze jest jakaś kopalnia pomysłów na film. Ile? Co łaska, ale nie mniej niż 1000. Dlaczego padło na Claire? Zawsze robię filmy, po których spodziewam się jakiejś debaty. Nie interesuje mnie kręcenie błahych historii. Lubię to, co jest pod dywanem, kamerą wymieść. I też liczę na to, że to właśnie może spowodować jakąś refleksję, żeby ludzie nie traktowali księży jak świętych, bo to są ludzie, po prostu mają sutanny, to nie są święci. Claire opowiada o wszystkich grzechach, z których trzy wektory napędzające ludzkość wybijają się najbardziej, mianowicie dążenie do władzy, żądza i chciwość. Złote, a skromne. Pokazałem ten film kilkunastu księżom i oni niezależnie od siebie powiedzieli, że ten film nie dotyka wiary. I to jest dla mnie takie dość duże moje osiągnięcie. Powiedzieli, że on jest bardzo prawdziwy, ale powiedzieli też, że Polacy będą mieli kłopot, żeby uwierzyć w ten świat, dlatego że znają Kościół tylko z jednej strony. A ja pokazuję dużo takich sytuacji, które są jakby za ołtarzem, na zakrystii. Jestem pasterzem, który spośród wielu owiec jedną kocha najbardziej. W trakcie kręcenia filmu nie odczuwałem presji wiadomych środowisk. Natomiast w trakcie przygotowania do filmu, no to szybko się okazało, że musimy mieć zdjęcia wyjazdowe, zagraniczne. Kręciliśmy w Czechach, ponieważ w Polsce nikt nas nie chciał wpuścić do kościoła. Film jest dużo bardziej poważny niż zwiastun. Oczywiście nie brakuje w nim scen takich lżejszych. One służą temu, żeby widz mógł przez tę historię przetrzymać ten film. Miało się jakoś tak ku wieczorowi, kiedy posłańcy traktem przyjechali. Film ma takie wrażenie masowe, a ten film też opowiada o pewnej skali zjawiska. Kościół jest święty, ale tworzą go ludzie grzeszni. Taką mam ideę, że może część tych młodych księży po seminarium również zada sobie to pytanie, czy ta instytucja, którą swoimi twarzami firmują, czy ona dobrze postępuje, czy wymaga zmian, czy można ją zmienić. No, chociażby refleksja. Nazywam się Wojtek Smarzowski i zapraszam na film Claire.